No i słuchajcie, historyczne wydarzenie, jakim jest pierwsza freakowa gala na Stadionie Narodowym, za nami. Jesteśmy już po wszystkich walkach, no i jest z nami Kasiusz, który dzisiaj nie zwyciężył nad Tomaszem Adamkiem. Nie zwyciężyłem, bo czerwony, tak jak już pokazywałem, patrz, mi niebieską taśmę dali, czyli ja byłem u sędziów jako niebieski, a czerwony. Wiesz, no, że im się pomyliło. No nie, że pomyliło, tylko widzą czerwony, no to głosują na czerwony i wiesz, no dobra, nie Kasiusz, wiem, czy protest składać, czy nie. Ale słyszałeś takie powiedzenie, najlepszą obroną jest atak? Bo zastanawialiśmy się tutaj, czy po prostu źle nie zinterpretowałeś tego powiedzenia, czy faktycznie gdzieś tam taki game plan był, żeby dać się wystrzelać Adamkowi jak najwięcej tej obrony, mniej ataków w pierwszych rundach? Nie, trochę był, ale nie, miałem zacząć od pierwszej rundy. Trochę mi się zmieniał cały czas w głowie, ustalałem z Milem co innego, w ogóle, że go kontrujemy. Potem mówię, no, bo nie chciałem oglądać jego walk. Te urywki widziałem z Bandurą, z Mohamedem, to widziałem, że jest wolny. Trochę za dużo, jak mantra powtarzał, że te doły, że mnie zdokautuje. Ale tak te może... doły były mocne, kurczę. No, nie były mocne, no. No ja stałem w oktagonie i jakoś wszystkie przetrwałem, nic nie bolało. Więc no opowiada i chciałem mu za bardzo może udowodnić. A mogłem pójść po prostu kotłem od pierwszej rundy, no... Słab, strasznie, dziadek jest. No powiem ci, że to, co ty tutaj mówisz w wywiadach, to jest jedno, ale drugie to jest to, że ja ciebie w dużo gorszym stanie po walkach widziałam i faktycznie teraz jesteś w bardzo dobrej kondycji, czyli rozumiem, że aż tak nie zrobiło to na tobie wrażenia. No on mi nic nie zrobił, jeszcze nie umie boksu, nie? No bo sędzia trzy razy mu zwracał uwagę, że za nisko głowa, więc tyle lat boksu, ja nie wie. Uciekał przed tymi sierpami, ale za nisko, no sędzia powinien mu odjąć punkt. No ale i tak bez sensu, czy bym mu odjął, czy nie, skoro ja na czerwono, a jestem niebieski. No to wiesz, sędziowie widzą, kto wygrywa i sędziują na czerwonego, a ja jestem niebieski. Dobra, Kasiusz, zupełnie na poważnie chciałam cię zapytać, dlaczego ty sobie nie wziąłeś trenera faktycznie od boksu, tylko trenowałeś z Mateuszem Milem i to faktycznie, jak rozmawiałam z nim tutaj, zrobiliśmy taki small talk, jak się pojawił tylko, nawet dwa razy w tygodniu przychodziłeś do niego i gdyby tylko on chciał więcej przyjść na tą matę, żeby potrenować. Kasiusz, dlaczego tej motywacji tak brakuje? Czy to postać Adamka ciebie demotywowała, czy to by się nie chce po prostu? Ale dwa razy i zobaczy, no on zdychał kondycyjnie. No, ale wiesz, no ja z Mateuszem bardzo dobrze. Moim trenerem jest Marek Krobach, jak i Marek... No tak, już po raz kolejny go z tobą nie było. Mój trener nie może, bo ma starty olimpijskie z chłopakami ode mnie z Sako Gdańsk, czy z Drink Rider z Gdynia od Tomasza Laski. To po prostu, no nie biorę nikogo innego, bo ja tylko albo z kumplem, z którym dobrze się dogaduję, to wiem, że to na mnie zadziała, a tak to mam tylko respekt do trenera Marka Krobaka, a nie do... Nie wiem, jakiś bym wziął kogoś z boksu, a nie mam takiego respektu. Mój trener, całe życie z nim trenowałem, więc wiesz, no tylko z nim, a wiem, że nie mógł, no to trudno, no przygotowałem się z Mateuszem Milem. Ale ja nie uważam, że za mało, bo mieliśmy taktykę, może, no ja popełniłem błąd, że nie atakowałem aż tyle, co powinienem. Za bardzo chciałem mu udowodnić, że no to dawaj te doły, cały czas do niego gadałem, no dawaj, dawaj. No i za bardzo w to poszedłem, bo mogłem atakować, bo on kondycyjnie był słaby. Ale ty nie masz takiego poczucia, że nie wykorzystujesz w pełni tego potencjału, który masz? Masz takie zaplecze, jeśli chodzi o boks. Miałeś szansę, na jaką każdy tutaj by liczył, żeby zawalczyć z mistrzem świata i mimo to nie pochyliłeś się po więcej tych treningów, żeby pokazać może coś więcej. No ale przygotowany i tak byłem w miarę dobrze, uważam. Nie wiem, co by... No, wiesz, to nie jest już moja pasja. Tu była motywacja, że to Adamek, dlatego no za bardzo sobie wkręciłem, że mu udowodnię, że mnie nie znokautuje. No trasz, to kto się angażowałeś w pełni przed konferencjami? Ja się angażuję zawsze w promocję gali bardzo dobrze, bo się interesuję. Bo się interesuję rywalem, z którym walczę i lubię, jak mam coś na niego po prostu. Jak mi nie pasuje, to ja nie mam szacunku do tytułów czy mistrzostw świata, tylko do człowieka, jeżeli ma wartości, prezentuje. I bym z nim przybił piątkę, jeżeli by chociaż na tym face to face przyznał, że 0,8 to nie jest dobrze. A on się śmiał i mówi, że pijany to leży. No nie, no takie to zachowanie to jest tragiczne, naprawdę, bo jak on pijany wsiada i się śmieje z tego, to tragiczne. Ja mam szacunek do wartości ludzkich
a nie do tego, że on opowiada, jaki to on jest katolik, a robi wbrew temu. No i tak jak mówisz, te wartości na pierwszym miejscu, więc żadnej piątki nie było, też żadnej takiej rozmowy na poziomie, chociaż tutaj z Mateuszem Borkiem bardzo długo dywagowaliście i czy ta rozmowa miała jakieś zwieńczenie w końcu? Wyjaśniliście sobie obie swoje perspektywy, czy nie do końca? Znaczy wyciągnął rękę, bo wiedział, że mnie tymi tekstami manipulacyjnymi Mateusz Borek nie zrobi. Łapałem go za te, gdzie próbował tu wszystkich oszukać i manipulować, jakieś łapać mnie za słówko. Zresztą będziecie mieli to na wywiadzie, każdy chyba nagrywał. To sobie zobaczcie, jak on próbuje tymi gierkami manipulacyjnymi. Jest starszy, ale ja naprawdę manipulacje dobrze czytam, bo dużo... Przebywałem w takim towarzystwie, co ludzie próbowali manipulować i po prostu no, czytam, nie dam się zmanipulować. I wiesz, Mateusz wyciągnął rękę, bo wiedział, że no, nie będzie mi makaron na uszy nawijał, więc wyciągnął rękę. Ja nic do Mateusza nie mam, piątkę mu przybiłem, tylko wiesz, w trakcie przygotowań, jak on był w tym teamie i tu mnie atakował, że Borek sam się podpisuje na kanale swoim Borek, a do mnie krzyczy, że Borek nie powinien mówić. Nie wiem, no dziwny typ. Więc ja do Mateusza nic nie mam, więc podam. Tak samo powiedział Mateusz na konferencji poniedziałkowej. Zaczął od tego, że właśnie nic do ciebie konkretnie nie miał, ale to wszystko się gdzieś tam zagotowało w tych waszych wymianach słownych, w tych zarzutach, które się pojawiały. No i taka niepotrzebny konflikt. Może wiesz, może miał żal do siebie, że w sumie bierze takie duże pieniądze od Tomka. Za to, że za nic nie robię, nie, no to może chciał trochę promocji zrobić, a wiedział, że ze mną łatwo, bo ja na język nie choruję, więc zawsze się odegram. Dobra, Kasiusz, ale mimo wszystko znaleźliście się na tak wyjątkowym wydarzeniu. Jakie to były dla ciebie emocje, żeby wyjść w dodatku do Mistrza Świata z takimi emocjami, z takim bagażem, jaki wy mieliście przed tą walką? Bardzo fajnie, bo... Fajnie było widać tyle tłumy ludzi. 47 tysięcy osób, też słyszałem Don Casio. Fajne, miło. Tylko ponoć na walce nie było widać mojego napisu szymol.com, więc nie wiem, muszę zobaczyć, czemu nie było widać. Ale jest lokowanie na wywiadzie, wystarczy. No właśnie, to pozdrawiamy Szymola. Nie wiem, co on tam ma, że go nie było widać. Już ja tobie życzę, żebyś ty jednak więcej tej motywacji w sobie znalazł i wyszedł i jeszcze poza tą częścią taką freakową widzą, pokazał to, na co czekają ze strony sportowej. Na pewno ja nie mogę, wiesz, w tej wadze, bo ja jestem naturalnie 83-87, no najlepsze walki tam toczyłem, 83 z pałką i 87 z wrzodem i boksdelem od razu, więc dwie walki naraz, więc no to nie jest moja naturalna waga, ale nie mogłem chudnąć aż tak dużo, bo wiesz, bym mnie przesuwał, no nic bym mu nie robił, a tak to dostał tam czasem prawym, no szkoda, że nie atakowałem więcej. Wezmę twoje słowa do serca i postaram się przygotować. Przy okazji, skoro już sam nawiązałeś do Normana, no to dzisiaj starcie twoich dwóch byłych rywali, Norman Park z Pawłem Tyburskim. Czy ty miałeś czas gdzieś tam to obserwować? Nie miałeś. No to w takim razie nadrabiaj. Też piękny wynik turnieju, obok ciebie zwycięzca, wzbogacony. Prime MMA guru. No właśnie, kurczę. Właśnie, to jest ważna kwestia. Czy Prime MMA będzie coś chciało od Taziego za ten występ tutaj? No bo... Nie, no mam nadzieję, że tylko Tazy będzie wdzięczny, że mu daliśmy pasuta. Fakt, że piękna historia. Trafiliśmy go na lepszych warunkach, na kontrakcie. Ale tak, że Fame przyznam. Będzie chciał częściej go mieć tutaj u siebie. Przyznam, ale mam nadzieję, że doceni, że daliśmy mu od razu takiego pasuta, dzięki temu wybił i teraz wygrał milion. Mam nadzieję, że mu nie odwali, bo dzisiaj mu mówiłem, kurde, nie wiem, czy bym chciał, żebyś wygrał, bo ci może odwali. A potem mówię, kurde, ty tak młodo wyglądasz, ale masz 30 lat. To w sumie ma, już trochę przeżyłeś, to chyba ci nie odwali. Zresztą mu kilka rzeczy tam powiedziałem, na co uważać w tym show biznesie, żeby się nie zepsuł, bo dużo ludzi się psuje w tym świecie. No, pilnujcie tego chłopaka. Powodzenia w takim razie. Dzięki. Cześć.